Z nami Karolina Michalczuk na, można powiedzieć, zgrupowaniu tuż przed meczem Suzuki Boxing Night 2. Przede wszystkim, jak oceniasz ten czas, formę dziewczyn po tej pandemii? No myślę, że dziewczyny wyglądają nieźle na ten okres. Zobaczymy, jak jutro się zaprezentują w ringu. W domu widać, że pracę jakąś tam wykonywały. Może to nie jest tak jak na obozach i z innymi państwami, ale cały czas byliśmy na bieżąco na łączach, tak jakby na tych treningach online. Coś tam się działo. Trochę przed tym obozem jeszcze były u mnie w Piaskach. Taki obóz robiłyśmy sobie Koszewska, Wójcik, Kaczmarska i Smuklerz. Także tutaj w Zakopanem nieźle wyglądały te dziewczyny. Już jakby zostawmy tę jutrzejszą galę, bo to jakby wynik jest kwestią drugorzędną, bo czy wygra, dajmy na to, Ela, czy Karolina, to jakby jest mniej istotne. Istotne jest to, co nas czeka w przyszłości. Zamrożone kwalifikacje, no chyba mamy wszyscy nadzieję, że ten luty, marzec to jest taki termin, który wszyscy byśmy chcieli. No tak, myślę, że to powinny się odbyć w tym okresie, ale to mówię, to nie jest zależne też od nas. Ale luty, marzec będziemy przygotowane na ten czas. No dobra, to teraz załóżmy kilka scenariuszy. Pierwszy jest taki, że kwalifikacje są luty, marzec. Jaki masz teraz ten cykl treningowy zaplanowany dla dziewczyn na te najbliższe miesiące? Teraz już po tej gali schodzimy na siłę. Potem będziemy powoli wchodzić, no bo mamy jeszcze, mają Mistrzostwa Polski w tym roku i kadra młodzieżowa i seniorska. Mają jeszcze w turniej Feliksa Sztama, mają jeszcze Mistrzostwa Śląska. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Może gdzieś jeszcze wyjedziemy za granicę. No nie wiem, nie? Na razie po tej gali jedziemy do Giżycka od 8 i tam kajaki, siła. I wchodzimy tak jakbyśmy zaczynali od nowa sezon. To jest ten pierwotny scenariusz. A co wtedy, jeśli na przykład okaże się, że tych kwalifikacji nie ma, że dajmy na to Igrzyska będą przesunięte jeszcze o te kilka miesięcy, bo jest taki zamiar, że może być nie lipiec, sierpień, tylko gdzieś tam w późnym jesieniu 2021. Co wtedy? Czy masz jakiś plan? Myślisz o tym, co zrobić wtedy? Jak jakby te zgrupowania planować? Nie, no nad tym się nie zastanawiam, no bo to by mi głowa pękła. Na razie jedziemy tym takim cyklem, który powoli tak chcemy wejść z powrotem na duże obciążenia i potem schodzić, nie? Także no, nie będę tutaj wychodzić, że ja myślę, że to będzie wszystko tak, jak powinno być, że już ten czas, jak podali teraz, że tak mi się wydaje, że no jak przesuną, no to trudno, to będziemy się wtedy martwić. Po tych kwalifikacjach, które zostały zawieszone, w trakcie tych kwalifikacji zbierałaś mnóstwo pochwał, bo przede wszystkim zawodniczki boksowały świetnie, ale co było istotne, każda boksowała w swoim stylu. Nie były ustawione wszystkie tak samo, tylko zwracasz uwagę na to, żeby każda boksowała tak, jak czuje się najlepiej. Jak się generalnie czułaś w tych kwalifikacjach? Bo widać było, że dziewczyny są dobrze przygotowane fizycznie, widać było, że są dobrze przygotowane taktycznie. No i te pochwały na ciebie spływały, to chyba fajne. Ja nie słyszałam żadnych pochwał, bo tu jeszcze na razie nie ma co chwalić, nie? Mówię, dziewczyny, ja staram się do każdej zawodniczki, każda ma swój styl i to doskonalić, to co jej najlepiej wychodzi i staramy się to wyciągać z niej jak najlepiej. I może to zaczyna to jakoś pomalutku wchodzić w to wszystko, to o co chodzi w tym boksie, nie? Że nie mogę narzucić swojego stylu, jakim ja boksowałam, no bo to jest bezsens. Może jedna zawodniczka tak boksować, ale no nikt nie ma takiego identycznego stylu, tak, przypuśćmy, jak ja, czy... No nie ma dwóch takich samych osób i każdy musi swoim stylem boksować. A właśnie, bo to jest ciekawa kwestia. Która z tych kadrowiczek jest najbliższa dla twojego stylu? Myślę, że Sandra Kruch chyba, nie? No, ale ona też nie do końca, tyle że ma taką presję. No więcej taka, no, a ja tak falowo, nie? No, taki, no, ja więcej nogami trochę, więcej tak, no, ale najbardziej taki ma właśnie agresywny styl, Sandra Kruk. Wiem, że może to nie jest pytanie dla trenera najlepsze, ale jakby na ile kwalifikacji olimpijskich liczysz? Ja mówię, najlepiej jakby były wszystkie, nie? Ale ja z każdej się będę cieszyć bardzo mocno, to nie będzie tak łatwo, nie? Mówiłam przed tym turniejem kwalifikacyjnym, jak wyjeżdżałyśmy, że dziewczyny są w bardzo dobrej formie i się nie myliłam,
A że przerwali nam te kwalifikacje, no to już nie nasza. Ale na następne też będziemy przygotowani. Gdzieś natrafiłem na taką symulację, pewnie gdzieś no, po części komputerową, która symulowała, jak Polacy mogą na igrzyskach wypaść, jeśli chodzi w ogóle o całą reprezentację we wszystkich sportach, jeśli chodzi o medale. I tam w takiej, powiedziałbym, wirtualnej symulacji, która pewnie niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, był wpisany jeden medal w kobiecym boksie. I tak powiedzmy sobie uczciwie, no chyba dawno nie było takiej sytuacji, że jesteśmy no, w takiej sytuacji, że jest duża szansa, prawda? Symulować, bo też była symulacja przed moimi igrzyskami, że ja też byłam w tej symulacji tak jakby, że powinna mieć medal, a przyjechałam bez. Także zostawmy to do igrzysk i żebyśmy tam pojechały i zrobiły ten medal. To jest najważniejsze, żeby tam na razie się dostać. A potem będziemy dalej pracować, żeby dostać ten medal, nie? A właśnie tak wspomniałaś o swoich igrzyskach. Ja pamiętam tę walkę, ale pamiętam też taką sytuację, nie wiem, czy chcesz do tego wracać, ale wiesz, o czym mówię, o wiadomościach, które się potem pokazały, gdzie była mowa o tym, że raczej była to klęska medalowa, ten Londyn, i tam była też twoja wypowiedź w kwestii przygotowań, pamiętasz to jeszcze? No, nie chcę wracać, bo to jest taki bolesny bardzo temat i po prostu ja po tych igrzyskach to pół roku w ogóle na boks nie mogłam patrzeć, także cieszę się, że wróciłam i robię to, co robię. Ja po prostu zawsze kochałam boks, ale myślałam, że się nie pozbieram po tych igrzyskach. Nie chcę do tego wracać. Dzięki wielkie i powodzenia. No, dziękuję. Trzymajcie kciuki.